Podsumujemy sobie na koniec najważniejsze rzeczy, na których musicie się skupić i zwrócić uwagę, czyli dwa palce na klamkach lub jeden, nadgarstek przedłużeniem tutaj ramienia, staramy się trzymać łokcie w miarę wysoko, pozycja do hamowania, stoicie i jesteście odchyleni w tej tylnej części motocykla tak, żeby stawem skokowym hamować tylnym hamulcem oraz w tej samej pozycji redukujecie biegi. Nie starajcie się robić czegoś takiego, czyli pochylać do przodu, bo środek ciężkości wtedy jest w przedniej części motocykla i jest duże ryzyko, że Was będzie podbijało naprzód i przód Wam będzie nurkował. Dlatego staramy się zaprzeć, pracujemy z motocyklem, dwa palce na klamkach. Jak już skończycie hamowanie, staracie się dosiąść na przód Waszego siedzenia, wystawienie nogi, noga zewnętrzna dociska do boczka, łokieć zewnętrzny wysoko, dodajecie gazu płynnie, wypadacie na konkretnej prędkości z zakrętu, przebicie biegu, dynamiczne, bez przymykania gazu najlepiej. No i staramy się pracować miękko, w tłowiu, luźno, starać się też łapać dobry balans i trakcję na tylnym kole. To by było na tyle. Widzimy się na torach, trenujcie, nie bójcie się popełniać błędów, wyciągajcie wszystkie wnioski. Kto nie ryzykuje szampana, nie pije, jak to mówią, skoki też z umiarem, z głową. No i cóż, enjoy!